Czołem, kapitanowie! Szparagus z tej strony! Czołem, moi drodzy, witam w kolejnym filmie. Słuchajcie, miło mi was poinformować. Pewnie większość z was już wie, oficjalnie 14 maja Wargaming poinformował nas o tym, że rusza program Community Contributorów. W artykule na ich stronie będziecie mogli się ze szczegółami oczywiście zapoznać. Natomiast ja chciałem wam powiedzieć kilka ciekawych rzeczy na temat samego programu, na czym między innymi on będzie polegał, a także zrobimy dzisiaj unboxing kontenerów, które dostałem. I może zaczniemy od tego. Każdy z community kontrybutorów, czyli osób, które w jakiś sposób reprezentuje was, reprezentuje społeczność, którzy tworzą pewne rzeczy na YouTube, którzy streamują na Twitchu, a także blogerzy, osoby, które piszą artykuły, bo to jest też istotny aspekt World of Warships, które są community kontrybutorami, będą dostawały specjalne, powiedzmy, kody, podarunki dla was, dla swoich widzów, dla swoich czytelników, dla osób, które zaglądają na streamy. I tak na przykład oprócz osób, które są community kontrybutorami, którzy publikują materiały na YouTube albo streamują na YouTube, tak jak na przykład Maget, albo tak jak moja osoba, jeszcze mamy community kontrybutorów na przykład w ekipie Ricochet Info, między innymi takim community kontrybutorem, który też napisał artykuł o całym programie kontrybutorów, jest Barula, jest Lex z Ricochetu i to są osoby, które również organizują u siebie eventy. Na samej stronie Ricochetu możecie spotkać bardzo dużo ciekawych materiałów, ale ja zachęcam was przede wszystkim do polubienia strony World of Warships Polska na Facebooku. Faceci tutaj udostępniają też kody na kamuflaże oraz na kontenery, a także przede wszystkim robią bardzo ciekawe materiały, między innymi jedną z ciekawostek, którymi ja jestem zachwycony od dłuższego czasu, są recenzje okrętów. Dzisiaj, kiedy nagrywam ten film 17 maja, jest na przykład recenzja okrętu Monaghan, okrętu premium, który ma się za niedługo pojawić w grze. I te recenzje na przykład są bardzo niekonwencjonalne, ponieważ pojawia się tutaj, słuchajcie, najzwyklejsze, ale fantastyczne opowiadanie. I w taki sposób Paweł Lex pisze recenzje wszystkich okrętów i kiedyś nawet napisał w prywatnej korespondencji, że gdy opublikował zwyczajną recenzję, to się okazało, że dostał po prostu od swoich czytelników, nie wiem, tak zwany pocisk. No pojechali mu, że tak nie może być, że musi to być normalne opowiadanie. Powiem wam tak, każdy kto lubi takie opowiadania, każdy kto lubi, nie wiem, Pertka, Wielkie Dni Małej Floty i tak dalej, to myślę, że mimo, że te opowiadania są krótkie i nie mogą być objętościowo tak wielkie jak pozycja, o której wspomniałem, to naprawdę czyta się je z przyjemnością i taka recenzja oczywiście tutaj wymienia parametry okrętu, jakie są one w grze, jeżeli chodzi o zasięg dział, torped, szybkość tych torped itd., itd. Bardzo zachęcam was do czytania, więc World of Warships Polska na Facebooku, ekipa ze strony Ricochet Info, tam są rzeczy dotyczące World of Tanks, ale także rzeczy te, które nas interesują, czyli oczywiście World of Warships. Zapraszam do Mageta na YouTube, na streamy oraz na filmy, a także zapraszam do siebie na streamy na YouTube i na Twitcha, a także na filmy i za chwilę będziemy mogli przejść do otwierania tych kontenerów, natomiast zanim do tego przejdziemy, to jeszcze powiem wam, jakie rzeczy w wyniku tego programu możecie od nas otrzymać, ponieważ my będziemy dostawać to najprawdopodobniej co miesiąc, tak zapewnił Wargaming. I teraz tak, dostajemy dla was paczki kamuflaży po 10, kamuflaże subskrybenta, które dają minus 3% do wykrywalności okrętu, plus 4% do rozrzutu, do dyspersji dział przeciwnika, który do nas strzela, a do tego plus 150% doświadczenia na bitwę, plus 50% doświadczenia dla kapitana oraz plus 100% do wolnego expa, do free expa, więc chyba innych tak dobrych kamuflaży w grze raczej spotkać nie można, które jednocześnie dają takie boosty. Do tego dostajemy tak zwane kontenery subskrybentów, które wam rozdajemy właśnie na streamach, na Facebooku,
Często na naszych Discordach też się mogą pojawiać takie rzeczy, spontanicznie zupełnie. I na przykład taki kontener subskrybenta, jest duża szansa na to, że w kontenerze będzie 50 właśnie takich kamuflaży subskrybenta, 50 smoczych flag, 50 flag Wyverna, 50 flag Uroboros lub 50 flag Hydra. Więc są to flagi, które są najbardziej, że się tak wyrażę, atrakcyjne, wydaje mi się, bo dające najwięcej graczom, a do tego tych flag jest aż 50. Poza tym z takiego kontenera jest tak zwana średnia szansa na wypadnięcie 100 tysięcy wolnego expa, a także mniejsza szansa na wypadnięcie okrętu tiru 8. I teraz wam powiem, jakie okręty mogą wypaść. Może wypaść Atago, Michał Kutuzow, Prinz Eugen, Loyang, Kit, Tirpitz, Alabama, Ki, Gascoń lub Roma. To są te okręty, które mogą wypaść. Dzisiaj taki unboxing tych kontenerów robił Maget na swoim kanale, a ja za chwilę wam pokażę, jak to będzie wyglądało u mnie. My te kontenery dostaliśmy tylko jeden jedyny raz i więcej ich mamy nie dostać. Natomiast, tak jak powiedziałem, co miesiąc będziemy mieli prezenty, moi drodzy, dla was. Więc zapraszam na streamy na Twitcha, na konto Szparagus1, a także zapraszam tutaj na YouTube i oczywiście zapraszam do subskrybowania kanału. A teraz, moi drodzy, przechodzimy do otwierania kontenerów. Kontenery wyglądają w ten sposób. Słuchajcie, one są w mojej ocenie i nie tylko w mojej, bardziej atrakcyjne, jeżeli chodzi o zawartość, niż super kontener. Naprawdę tutaj wydaje mi się, że dużo lepsze rzeczy może wam dropnąć. Tak jak powiedziałem, ja dostałem te kontenery jednorazowo, teraz robię unboxing, zobaczymy, co wypadnie. Nie liczę na okręt premium, ale mam nadzieję, że być może gdzieś tam na przykład 100 tysięcy expa, bardzo bym się z tego cieszył. Być może jakieś fajne flagi albo kamuflaże subskrybenta, które są naprawdę fantastyczne, jeżeli chodzi o boosty. Jeszcze jedno, dzisiaj gdzieś przeszukiwałem sobie Discorda i natrafiłem na informację, że w sytuacji, gdy z takiego kontenera dostalibyście okręt premium, który macie w porcie, to podobno nie dostaniecie równowartości w dublonach, tylko podobno dostaniecie równowartość jego w srebrze, więc dostaniecie tą podstawową walutę w grze. Myślę, że jest to jakiś minus. I jeszcze jedna ważna rzecz. Jedno konto, czyli jeden gracz na jednym niku może taki kontener od community contributora dostać jeden, jeżeli by gdzieś wygrał u innego community contributora lub wylosował inny kod na taki kontener, to oczywiście tego nie będzie mógł użyć. Wydaje mi się, że jeżeli będzie edycja nowa kontenerów w nowym miesiącu, no to oczywiście to obostrzenie już nie będzie, że się tak wyrażę, obowiązywało. Natomiast jeżeli chodzi o kamuflaże, które rozdajemy z tych kodów, to takich kamuflaży jedno konto może przyjąć w danym okresie czasu 3, czyli w sumie 30 takich kamuflaży będziecie mogli przytulić. Ok, no to przechodzimy do otwierania. W takim razie zobaczymy, co tutaj nam będzie wysypywało. Lecimy z pierwszym kontenerem. 50 kamuflaży subskrybenta, zobaczcie, to są te boosty, o których mówiłem, plus 150% PD na bitwę, plus 50% PD dowódcy i wolne PD plus 100%. Ja już część na streamie tych kontenerów rozdałem, na najbliższych streamach jeszcze będę znowu rozdawał, także będę rozdawał kamuflaże, właśnie kody na kamuflaże, więc zapraszam serdecznie do mnie, zapraszam do Mageta i zapraszam do chłopaków z Rykoszetu na Facebooka, na World of Warships Polska. Kolejna paczuszka 50 sztuk kamuflaży subskrybenta, no to już będzie stówka, to będzie z czym pływać, będzie można grindować sobie kapitanów. Kontener następny, tym razem co my tu mamy? Tu mamy flagę Hydra, również pięknie, zobaczcie, wolne PD 250%. 150% dla dowódcy i 50% na bitwę. No, jeżeli się użyje tego i kamuflażu subskrybenta, no to będzie naprawdę ogień. A jeszcze przy wygranej bitwie to już w ogóle super sprawa. Co my tu mamy? Mamy tutaj znowu 50 kamuflaży subskrybenta. Tu jest coś tam z kolekcji jakiejś, wypadło. Dodatkowo, tak jak z każdego zwykłego kontenera może wypaść. I mamy tym razem 50 flag
Uroboros, co oznacza, że one dają plus 777% wolnych punktów doświadczenia. Również bardzo fajna sprawa. Jak ktoś chce zbierać szybko wolne PD, to się bardzo te flagi przydają. Zwłaszcza na okrętach premium, na przykład na 9, na Missouri świetnie to się nabija. Tak samo jak świetnie się na 9 nabija Expa Kapitanów. Znowu 50 kamuflaży subskrybenta. Tak jak wam mówiłem, raczej się okrętu premium nie spodziewałem. Po cichu liczyłem na 100 tysięcy free expa, ale widzę, że raczej dzisiaj nie będzie mi to dane. Smocza flaga, 50 sztuk, 333% punktów doświadczenia dowódcy. Jeżeli ktoś chce koksować dowódcę, to również świetna flaga. Wielu dowódców dzięki tej fladze udało mi się naprawdę ostro podszkolić. No i zobaczmy, co będzie w następnym. Jest Roma. Rewelacja, słuchajcie, nie miałem tego okrętu, jeszcze dostałem dowódcę z 10 punktami. No to powiem wam szczerze, że się tego nie spodziewałem, naprawdę. Spodziewałem się, że jeżeli bym coś trafił, to pewnie coś, co mam w porcie, a tu jest Roma, rewelacja, słuchajcie, buzia mi się śmieje, naprawdę coś niesamowitego. No będę mógł sobie pograć też włoskim pancernikiem, mam Giulio Cesare, będę miał również Romę, miałem okazję ją potestować jako okręt testowy, no i teraz zagościła u mnie w porcie, więc otwieramy następny kontener, zobaczymy, co tutaj będzie. Mamy kolejnych 50 kamuflaży subskrybenta, no i kontener chyba tu został ostatni z tego, co widzę. I co tutaj będziemy mieli? No, kolejnych 50 kamuflaży subskrybenta, więc nie trafiło mi się 100 tysięcy free expa, ale mam Romę, jestem z tego powodu bardzo szczęśliwy. Słuchajcie, moi drodzy, jeszcze raz zapraszam na YouTube, zapraszam na streamy, zapraszam na mojego Discorda, link macie zawsze w opisie filmu. Jeżeli ktoś chciałby mi przysłać jakąś powtóreczkę bitwy, adres zawsze też macie mailowy, kontakt przez Discorda lub przez TS-a, to w zasadzie na tyle. Jeżeli się film podobał z taką informacją, to się bardzo cieszę. Oczywiście zapraszam do subskrybowania kanału i mówię wam do usłyszenia.